Witam serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam film, jak w 7 krokach założyłem swój pierwszy trawnik na działce typu ROT. A więc wszystkie czynności związane z zakładaniem trawnika rozpoczynamy od odpowiedniego przygotowania podłoża. W moim przypadku trawnik ma około 200 m kwadratowych i samo przygotowanie polegało na usunięciu starej darni, chwastów oraz przekopaniu tego obszaru glebogryzarką. Krótki filmik prezentujący przygotowanie terenu możecie zobaczyć w górnym prawym rogu. Od momentu wstępnego przygotowania podłoża minęły już 3 tygodnie. Przez ten okres cały czas monitorowałem przekopany teren w celu usuwania pojawiających się chwastów. Dzisiejszy film prezentuje czynności, jakie należy wykonać tuż przed posianiem trawy. A więc pierwszą podstawową czynnością, jaką należy wykonać przed wysiewem trawy, jest gruntowne przekopanie danej nawierzchni w celu napowietrzenia i rozluźnienia gleby. Tak przygotowany teren należy wyrównać, niwelując wszelkie dołki i garby. Im bardziej przyłożymy się do czynności wyrównywania nawierzchni, tym w przyszłości, zanim jeszcze zawiąże się trawnik, będzie mniejsze ryzyko tego, że pod wpływem na przykład jakiejś dużej ulewy nasiona zostaną wypłukane i spłyną nam do jakiejś niecki lub po prostu spłyną nam z nawierzchni gleby. W moim przypadku teren równany był bardzo podstawowymi przyrządami. Były to grabie, łopata oraz na szybko skonstruowane tak zwane łaty zbite z kilku desek. Drugą dosyć istotną czynnością, jaką powinniśmy wykonać, jest użyźnienie gleby. W moim przypadku mamy do czynienia z glebą dosyć zbitą, lekko gliniastą, która podczas słonecznych dni potrafiła na powierzchni utworzyć dosyć twardą skorupę. Aby zapewnić nasionom trawy odpowiednią wilgotność podczas ich wzrostu, użyłem ziemi torfowej, którą rozsypałem na całej powierzchni. Natomiast, żeby rozluźnić tą zbitą skorupę, użyłem piasku. Kolejną czynnością, jaką zrobiłem, było nawożenie. Czynność ta polega na niczym innym jak na rozsianiu specjalistycznego, długodziałającego nawozu skierowanego właśnie do zakładania trawnika. Dzięki temu zabiegowi trawa już od pierwszych dni będzie odżywiana odpowiednimi substancjami. Po wysianiu nawozu ziemię należy ponownie zgrabić, aby nawóz wymieszał się z ziemią. Kolejną czynnością jest wałowanie. Wałowanie ma na celu pozbycia się pozostałych grudek oraz powoduje to, że dobrze zbita ziemia lepiej trzyma wilgoć. Kolejną czynnością jest wysiew trawy. Wysiew trawy rozpocząłem od obrzeży trawnika w taki sposób, że jedna osoba za pomocą na przykład deseczki osłania teren, na którym trawa nie będzie mi potrzebna, ponieważ w tym miejscu będzie agrowłóknina, a druga osoba wysiewa trawę. Po obsianiu obrzeży trawnika następnie został obsiany cały pozostały teren. Zarówno wysiew trawy, jak i wysiew nawozu można wykonać za pomocą siewnika, jak w moim przypadku, lub też ręcznie, jeżeli ktoś potrafi to robić. Kolejnym krokiem po wysianiu jest zabezpieczenie nasion. Zabezpieczenie nasion polega na ponownym przegrabieniu całej powierzchni przyszłego trawnika i ma to służyć temu, aby podczas upałów nasiona nie zostały przesuszone przez słońce, nie zostały wyjedzone przez ptaki, czy też nie zostały spłukane podczas ulewy. Po przegrabieniu całej powierzchni ponownie należy zwałować ziemię. Ostatnią już czynnością jest solidne podlanie przyszłego trawnika. W upalne dni czynność podlewania powtarzamy nawet 2 razy dziennie, czyli wcześnie rano oraz pod wieczór. Glebę podrywamy bardzo obficie, łagodnym, prysznicowym strumieniem. A już w kolejnym filmie zaprezentuję Państwu efekty całej tej pracy.
Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu, no i zachęcam do subskrypcji mojego kanału.